Witajcie drodzy kochani, serdecznie Was dzisiaj pozdrawiam tutaj z Wysp Kanaryjskich. Chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj takie kilka informacji na temat stworzeń popielatych, tak zwanych szaraków, ponieważ dużo z tych stworzeń znajduje się na całym świecie. Mają wyższą technologię, mogą filtrować się w to społeczeństwo ludzkie, obejmując tym samym wysokie stanowiska w rządzie, wysokie stanowiska na różnych miejscach, w różnych instytucjach, dzięki czemu sytuacja w niektórych krajach, nie we wszystkich, ale w niektórych krajach jest bardzo krytyczna, bardzo fatalna. Ja uważam, że w Polsce też jest sytuacja bardzo nieciekawa. W związku z tym, że te stworzenia popielate łączą się również z kobietami z tej cywilizacji, tworząc hybrydy, co w efekcie daje istoty, które po prostu sprawują władzę w niektórych państwach, w niektórych rządach. I to, drodzy kochani, powoduje dużo perturbacji w danym społeczeństwie. Również wyglądają jak ludzie, można ich spotkać na ulicy, filtrują się w nasze społeczeństwo. Nie tylko, że obejmują główne stanowiska, ale również można ich spotkać normalnie gdzieś w górach, na ulicy, w różnych miejscach, drodzy kochani. I wyglądają, umieją się transformować, wyglądają jak ludzie, a ludźmi nie są niestety. Jest to, drodzy kochani, jak wirus, który wchodzi do danego ciała i zaczyna po prostu prowokować raka w danym miejscu. To właśnie te stworzenia robią dokładnie to samo. Są to stworzenia, które nie sprzyjają naszej cywilizacji, nie sprzyjają człowiekowi, a starają się robić eksperymenty genetyczne, manipulując umysł ludzki. Ten wirus, który w tej chwili widzicie, który jest tak popularny wszędzie, w każdym kraju, drodzy kochani, ten wirus również ma za zadanie uszkodzić mózg, uszkodzić funkcjonowanie mózgu, uszkodzić DNA ludzkie. Ma taką po prostu funkcję, jest zrobiony przez szaraków, właśnie przez te stworzenia popielate. I bardzo dziwnym jest to, że znajduje w pewnych miejscach jest więcej tego wirusa, w innych miejscach jest go mniej. Tu w Hiszpanii w jednych miejscach, w jednych miastach jest bardzo dużo zachorowań, w innych strefach nie ma tyle zachorowań. Ja uważam, że ten wirus jest roznoszony właśnie przez szaraków, przez tą cywilizację i przez reptilian również. Także dlatego tak się dzieje na świecie, jak się dzieje, że są tendencje do wojen, są tendencje do konfliktów zbrojnych, ponieważ to wszystko jest jakby wymuszane przez właśnie cywilizację szaraków i reptylii, żeby powstała wojna, żeby zniszczyć ludzi, żeby no po prostu zniszczyć cywilizację i przejąć ziemię dla siebie. To jest właśnie jakby ich taka meta, którą po prostu sobie postawili. I chcą totalnie jakby zrobić z ludzi niewolników, działając z odpowiednią technologią, tak jak 5G, to ta technologia nie jest ludzką technologią, to jest technologia, która pochodzi od szaraków. Jak również manipulując żywność, manipulując niektóre substancje, jak na przykład płyn do prania, który ma rtęć. No i to po prostu, drodzy kochani, jest wielka manipulacja na cywilizacji ludzkiej, właśnie dokonana przez szaraków i reptylii. To jest właśnie taka informacja jakby wyjaśniająca Wam, że istnieją te stworzenia właśnie hybrydowe, które obejmują władzę w danych państwach, jak również ta hybryda to właśnie jest połączenie szaraka z kobietą z tej cywilizacji, jak również są szaracy, którzy po prostu transformując się obejmują dane stanowisko i po prostu kontrolują bardzo łatwo umysł ludzi, społeczeństwa, umysł ludzki, innych osób. Bardzo łatwy sposób swoją technologią kontrolują i dzięki temu dochodzą do władzy, dochodzą do wysokich stanowisk w społeczeństwie ludzkim. Te informacje, drodzy kochani, przekazuję Wam, ponieważ uważam, że to każdy człowiek powinien o tym wiedzieć. Jeżeli chcecie przebadać, czy ktoś jest szarakiem, czy ktoś jest człowiekiem normalnym, możecie spytać się Jasnowidza, Radiestety, który mieszka w Waszym środowisku. Możecie się skonsultować z odpowiednią osobą. Jeżeli widzicie dziwne zachowanie pewnych jednostek, ja jeszcze zaznaczam, że te jednostki umieją się bardzo dobrze kamuflować, transformować. Wyglądają niby jak ludzie, a niestety ludźmi nie są.
I to by była taka informacja dla Was. I na marginesie chciałbym Wam skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest odprawnikiem bardzo zdrowym, który leczy, pomaga na dobre samopoczucie. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. Ja od Ciebie się żegnam, pozdrawiam Was serdecznie i do widzenia.